zdaniem jedna rzecz, oczywiście trzeba mieć źródło prądu, czyli w przypadku Houseboata to są solary. I tu jest taka ciekawostka. Latem mam za dużo prądu, a zimą mam za mało. I cały problem jest, żeby ten prąd z lata zmagazynować na zimę. To na pewno by zmniejszyło potrzeby energetyczne i na grzanie, i na chłodzenie. Ale w każdym razie ta konstrukcja jest funkcjonalna i działa. Ja na niej mieszkam już ponad 4 lata. Także autentycznie dużą część tutaj. Tak? Dobrze. No mamy, no faktycznie. Pod umywalką jest boiler. Tutaj 80-litrowy, a obok jest toaleta. Pralka i toaleta. Także jest pełni. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? No wiadomo, zawsze w teorii to wszystko jest możliwe, w praktyce różnie to bywa. Słuchajcie, może tak, zaczniemy od tego, że pokażemy Wam, o zobaczcie, mamy turbinę powietrzną, tak, wiatrak. A co będziemy dzisiaj pokazywali, o czym będziemy rozmawiali? Słuchajcie, odwiedzamy pana Józefa Piwkowskiego. Jest on najprawdopodobniej, kto wie, czy nie jedną, jedyną, a może jest tych osób z dwie, pewnie więcej nie ma, może trzy. Jak znacie takie osoby, to powiedzcie, który mieszka na wodzie. Mieszka na wodzie, off-grid. Słuchajcie, są panele fotowoltaiczne, w związku z tym... Czekajcie, pokażemy, czy są. No tak, są. Pan Józef mówi, że ma za małą instalację, także idziemy, zaraz będziemy się dopytywać, czy się da, czy można, czy da się żyć po prostu u nas w Polsce na wodzie. Także idziemy. Słuchajcie, no widok. Ja pierwsze, co pozwoliłem sobie tutaj naszym widzom pokazać, widok, jaki ma pan z okna. Widok mam... Przedni. Najlepszy. Uszanowanie, witam. Bardzo panu dziękuję. Panie Józefie, bardzo panu dziękuję, że pan nas zaprosił. Zapraszam. Tak? Dobrze, wchodzimy? Możemy? Proszę bardzo. Dobrze, super. Teraz tak. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl po wejściu tutaj, że jak pan uważa, dlaczego ludzie tak nie mieszkają? No bo ja mi to się w głowie trochę tak nie mieści, bo tak, no kto by nie chciał mieszkać nad wodą? Kto nie chciałby mieć przyrody na wyciągnięcie ręki? No ja nie wiem, nie rozumiem, jak gdyby nie dociera to do mnie. Ale ja też nie wiem. Nie mam pojęcia. To jest praktycznie mieszkanie w ten sposób na housebocie, na wodzie, nad wodą. Jest praktycznie porównywalne do, w sensie ekonomicznym, do może troszkę lepszego mieszkania. Ale cenowo? Cenowo, tak. Oczywiście jest trochę inny styl życia, który wymusza przyroda, media, woda, nieczystości, prąd, ale ja nie rozumiem dlaczego. I jak stanąłem przed taką koniecznością decyzji, że sprzedałem jedno mieszkanie i zastanawiałem się, co zrobić dalej w życiu, to właśnie postanowiłem skorzystać z mojej wieloletniej znajomości z Witkiem Witkowskim i stwierdziłem, że on mi wybuduje houseboat i zrobił to. Okej, okay, dobrze. Czyli mamy niewątpliwie wątek bydgoski. Znaliśmy się, my się znamy od 10 lat. Ja pływałem jednym pierwszym z houseboatów jego i nawet do dzisiaj się dziwię, jak on, dlaczego mi pozwolił, ale pozwolił mi pływać po Wiśle. Pływaliśmy między Toruniem a Bydgoszczą i nawet dalej w kierunku Chełmna. Oczywiście byliśmy kilka razy na Mieliźnie, ale jednostka się sprawdziła. I po latach stwierdziłem, że to jest sposób, żeby nie kupować mieszkania w bloku, z widokiem na drugi blok, a mieć mieszkanie, którym praktycznie mogę się przemieszczać. Teoretycznie mogę popłynąć do Paryża
albo nawet dalej. Oczywiście ma to swoje, swoje wymagania, czas, ilość paliwa, ale taką jednostką można przepłynąć do Paryża. Ale autentycznie drogi, komunikacja, szlaki wodne... Absolutnie szlaki wodne pozwalają. Jednym z trudniejszych szlaków wodnych jest Wisła, okay. Bo jest nieregulowana od lat i bardzo trudno się po niej pływa, bo jest wiele mielizn. Okay. Można powiedzieć, że swobodnie się pływa dwa razy do roku, na wiosnę i na jesieni. Ale to nie jest... Wisła jest trudna do pływania. Panie Józefie, pytanie jest takie, bo pan z wykształcenia jest filmowcem, można powiedzieć, tak? No, najpierw skończyłem Politechnikę, a potem szkołę filmową. Także i ta schizofrenia zainteresowań, czyli technika i sztuka, myślę, że siedzi gdzieś głęboko w mojej naturze. Także czasami się to dobrze łączy, a czasami trudno to połączyć. Pytanie, proszę mi powiedzieć technicznie, bo tak, czy my jesteśmy, ja będę się specjalnie może tak wycofam, żeby taki kadr zrobić, żeby pokazać tutaj naszym widzom, jak gdyby z jaką przestrzenią mamy tutaj do czynienia, tak, można powiedzieć. Jesteśmy w jednej wielkiej takiej wręcz hali, rzekłbym, bo to wygląda trochę jak takie duże, wielkie pomieszczenie. Ile tu jest metrów? O. To jest prawie 40 metrów kwadratowych. Dobrze. A ponieważ ja lubię przestrzeń, to stwierdziłem, że nie będę tego dzielił na pokoiki, sypialnie, kuchnie i tak dalej. I mam jedną przestrzeń prawie 40-metrową, chyba 39 z kawałkiem. I ja się śmieję, że mam 160 metrów. Bo jak gotuję, to mam 40 metrów kuchni. Okej, okay, dobrze. A jak śpię, to mam 40 metrów sypialni. A jak przyjmuję gości, to mam 40 metrów salonu. Można? I jeszcze ta konstrukcja nie jest idealna, ale możliwe, że drugi planuje wybudować kolejny houseboat i on będzie jeszcze ciekawszy, jeśli chodzi o multifunkcjonalność i... Aha. I jakby sprawność. Podobno trzeci dom jest idealny, więc mam jeszcze w perspektywie następne konstrukcje. Okej, okay, czyli jeszcze jak dwa houseboty, to wtedy ten ostatni będzie tym domem. Ja myślę, że już ten drugi będzie dobry. Tak? Dobrze. Jak się tym przemieszcza? No bo no niewątpliwie tak, widzę, że mamy tutaj, to się nazywa sterówka, tak? To jest sterówka, która służy jako szatnia też. To jest szalik i czapka. Okej. Okay. Dwa silniki, prawy i lewy, koło sterownicze. Okay. I dotychczas tym pływam w okolicach Bydgoszczy, aha, od Brdy Ujścia do Śródmieścia. Nie ma problemów, dwa silniki diesla, bardzo sprawny manewrowo jest to obiekt. Oczywiście nowoczesne konstrukcje kuszą, żeby był prąd, żeby był elektryczny, tak, no napęd. I co? To wymaga jeszcze pewnych prac związanych z większą ilością energii. Okay. Zwłaszcza z magazynowaniem energii i pozyskiwaniem ze słońca. Ale są poczynione w tym kierunku różne doświadczenia i myślę, że niedługo będzie można skonstruować houseboat, który będzie większość roku samowystarczalny energetycznie. I będzie mógł się cichutko poruszać napędzany silnikami elektrycznymi. Czyli fotowoltaika, wszystko z fotowoltaiki. Nie tylko, tam jeszcze turbiny. No, myślę, że turbiny i możliwe, że generacja i napęd wodorowy, to są duże postępy w tych pomysłach. W tych technologiach. Dobrze. Proszę powiedzieć, czy pan jest tutaj tak autentycznie off-grid? Jak to wygląda z panem? A że jestem off-grid przez pół roku w sensie elektrycznym. Okay. Praktycznie przez pół roku, wiosna, lato i początek jesieni, nie muszę korzystać z energii zewnętrznej. Zimą i jak jest mniej słońca, to niestety brakuje mi prądu. Okay. Ale ja mam mało solarów, mam tylko 6 solarów i niewielki magazyn energii. A ile magazyn ma pan? To jest w amperogodzinach, to jest coś niecałe 200 amperogodzin przy napięciu 48 V.
Ale to 10 kW około. To jest niecałe 10 kW, ale to jest teoretyczne, z tego można zużyć połowę. 2-3. Także to jest element, który z dnia na dzień się polepsza. Są nowe akumulatory, nowe sterowniki, ale ja myślę, że w używaniu energii elektrycznej na housebotach równie ważne co ilość solarów i ilość akumulatorów jest sposób zarządzania zużywaniem energii. Okej, okay, o właśnie. No i tutaj się zatrzymujemy. Proszę bardzo, możemy usiąść nawet, o tutaj, bo to piękny stół w ogóle. Pan powiedział, że Witek się śmiał trochę z pana i mówił, że pan zabudowuje housebota wokół stołu. Stół ma 200 lat, tak? Nie. Nie ma? Witek się śmiał, że ja buduję housebot wokół stołu. Aha. I tak rzeczywiście było. To jest stół rodzinny, aha, który ma na pewno 140 lat. Przepiękny, jest śliczny, natomiast przepiękny. Nie wiem dokładnie ile ma, ale on już był u mojej prababki w roku 1985, czyli prawie 140 lat. A może ma 800, nie, 1900? 1890. Tak, o. Dobrze. 1885. Aha. Okay. Także myślę, że stary jest bardzo ciężki, ale można go rozsunąć czterokrotnie i on wtedy prawie wypełnia cały houseboat. Nieprawdopodobne. Czyli naprawdę dużą imprezę wtedy można zrobić. Można zrobić dużą imprezę. Panie Józefie, opowiadamy. Niech mi pan powie, jak to jest z tym zużywaniem energii, bo tutaj oglądają nasi stali widzowie, w ogóle kochają tematy związane z energią. No tak jak teraz wiemy, w tej chwili stoimy przed ogromnym wyzwaniem związanym z tym, że prąd drogi. To znaczy, moim zdaniem, jedna rzecz oczywiście, trzeba mieć źródło prądu, czyli w przypadku housebota to są solary. I tu jest taka ciekawostka. Latem mam za dużo prądu, a zimą mam za mało. I cały problem jest, żeby ten prąd z lata zmagazynować na zimę. I to na razie teoretycznie jest rozwiązane, ale praktycznie jeszcze nie jest zastosowane na housebotach. Wydaje mi się, że idealnym rozwiązaniem będzie wyprodukowanie wodoru z prądu latem, zmagazynowanie go i potem używanie zimą. I bo wodoru trzeba chyba około kilograma, żeby zaspokoić potrzeby energetyczne takiego niewielkiego mieszkania. Czyli. Ale na dobę? Na dobę. Na dobę. Czyli wystarczyłoby zmagazynować kilkaset kilogramów wodoru, aha, co jest technicznie możliwe. Ale to jest bardzo trudne, bo to jest największy problem, przed jakim stoi wodór. My stoimy, nie wodór, tylko my. Są już rozwiązania funkcjonujące na świecie. Jednym z nich jest polski samochód na wodór, chyba się nazywa Husaria, który kilka lat temu został wyprodukowany i on jest napędzany wodorem. Wokół niego zapanowała ostatnio cisza, nie wiem, czy budują dalej, czy nie. A drugim już praktycznym rozwiązaniem, też stosowanym na świecie, w Szwajcarii są domy, które są dokładnie tak zasilane energią, jak mówię. Czyli latem jest produkowany wodór, magazynowany w zbiornikach, a zimą jest przekształcany w energię. Mhm. Także to jest technicznie możliwe. Na razie jeszcze to jest na poziomie komercyjnym rzadko stosowane, ale ja myślę, że niedługo będzie. Ale ja myślę, że jedna rzecz ważna to jest, żeby mieć źródło energii, czyli solary i źródło miejsce magazynowania, czyli na przykład akumulatory. Ale druga kluczowa rzecz to jest zarządzanie tą energią. Ja zupełnie inaczej używam energii na housebocie niż w domu. Piorę, zmywam i ogrzewam wodę w południe, a w nocy nie piorę i nie ogrzewam wody i nie wstawiam zmywarki. Czyli to jest taki trochę ten prąd. Najlepsza i najtańsza energia to jest ta, co płynie wprost ze słońca, z solarów. Żeby ona nie przechodziła przez akumulatory.
Czyli w tym momencie. Autokonsumpcja. W tym momencie mamy najtańsze źródło energii. W momencie, kiedy musimy to zmagazynować, to zaczynają się problemy. Albo z zarządzaniem, albo z akumulatorami. Czym pan ogrzewa? Ja mam tutaj tylko pompę ciepła, czyli popularny klimatyzator. Klimatyzator z funkcją grzania. I to jest niewielka jednostka, chyba nominalnie około 2 kW ma mocy. I ona mi zapewnia absolutnie ogrzewanie i chłodzenie przez cały rok. Zimą, chyba 2 lata temu, były takie noce około minus 20. Ja tu miałem spokojnie 18 stopni. Czyli naprawdę przy tych już takich ekstremalnie takich naszych polskich zimnych zimach, ekstremalnie zimnych zimach. Tak, ale to się zdarza raz na 2 lata albo na 3. Równie dobrze można wtedy dogrzać się czymś jeszcze dodatkowym, albo nie ma z tym problemu. I to jest niewielka jednostka, która zużywa chyba maksymalnie około kilowata energii na godzinę. Okej. Okay. I mamy weźmy pod uwagę, naszym widzom jeszcze tutaj rzut oka, proszę bardzo, jesteśmy, nie chcę przesadzać, ale jakbym tak trochę powiedział, że jesteśmy prawie, że w szklarni, to dużo się chyba nie pomyliłem. No ja myślę, że połowa ścian to są szyby. Mhm. Już nie pamiętam ile ich jest, ale łatwo to policzyć. I to nie są najbardziej energooszczędne okna. Bo one są dwuszybowe, czyli można spokojnie je poprawić energetycznie, dając trzyszybowe okna. Także to na pewno by ułatwiło ogrzewanie, no i chłodzenie latem. Toaleta. Nie ma problemu. Toaleta jest, to jest taki model, nazwijmy to chyba, przystosowany do takich obiektów. Przy czym firma, która to wybudowała, już ma model z oczyszczalnią ścieków. I wtedy w ogóle nie ma problemu ze ściekami, bo one są oczyszczane praktycznie do czystej wody wypuszczanej do jeziora czy do rzeki. Mhm. Piękne nam słońce w tej chwili wychodzi, bo tutaj prześwietla, przebija. Pytanie jeszcze takie. Znaczy, pytań mam bardzo dużo, natomiast proszę mi powiedzieć tak, bo akumulatory wiemy już, bo tutaj naszych, tutaj to trochę ten temat takiej politechniki, jak gdyby tutaj nam się by przydał, tak. Biorąc pod uwagę, że jest techniczny również, czyli pan wie, co pan mówi. Tak, no bo staram się. Aha. Proszę mi powiedzieć, mamy tak, temat ogarnięty jest, jeśli chodzi o kwestię ogrzewania. Czy w ogrzewaniu w ogóle coś by pan jeszcze zmienił, zmodyfikował, co się panu podoba albo nie podoba? Co by pan ewentualnie skorygował? No bym poprawił sprawność energetyczną poprzez lepszą izolację. Czyli potrójne okna i można by też zwiększyć grubość izolacji podłogi i sufitu. To na pewno by zmniejszyło potrzeby energetyczne i na ogrzanie i na chłodzenie, ale w każdym razie ta konstrukcja jest funkcjonalna i działa. Ja na niej mieszkam już ponad 4 lata. Także autentycznie się. Dużą część roku przebywa pan na niej? Ja sporo jeżdżę do Łodzi i do Warszawy, bo tam mam rodzinę, ale praktycznie większość czasu mieszkam tu. Okay. Czasami nie mam je tydzień, czasami 10 dni, ale praktycznie tu głównie mieszkam. Tu są luki rewizyjne, tak się domyślam, tak? To są takie. To są tak zwane bakisty, które są zbiorniki wody, nieczystości i oleju napędowego. Mhm. I takie bakisty, nazwijmy to szafki w podłodze, czyli magazyny. Okej. Okay. Jak wygląda kwestia związana z wytłumaczeniem naszym widzom, bo tak jest tak, na wodę czystą powiedzmy mamy metr sześcienny również, tak? Jakby tak, chcieć tak się odłączyć od lądu, bo można, czy z wodą pan jest też podłączony w tej chwili? Jak to wygląda? Nie, ja mam zbiornik 1000 litrów, metr sześcienny wody i on mi wystarcza w zależności od używania od 10 dni do 3 tygodni. Okay. I wtedy trzeba uzupełnić tę wodę. Aha. Oczywiście z lądu przeważnie. W tej chwili tu, gdzie stoję, to mam możliwość podłączenia do kranu i
nalewam sobie wodę. W niektórych nowych modelach są już urządzenia do pozyskiwania wody z rzeki czy z jeziora. Także można, są rozwiązania techniczne, które pozwalają być niezależnym, jeśli chodzi o wodę. Teoretycznie zgodzi się Pan ze mną, że już dzisiaj moglibyśmy prawie że wystartować z taką teorią i powiedzieć, jesteśmy w stanie pobrać wodę z rzek, jesteśmy w stanie później tą wodę czystą, to jest ważne, wypuścić do rzeki. Dokładnie. Jesteśmy w stanie pobrać energię z słońca, z wiatru i prawie nam się to zepnie na cały rok, jak będzie duży, dobry, porządny magazyn energii. To znaczy jest jeszcze inny, prostszy sposób, który ja możliwe, że tu zastosuję, a mianowicie na zimne, zimowe wieczory należy postawić mały kominek albo kozę. I to znakomicie ułatwi gospodarowanie energią, bo głównie energia idzie na ogrzewanie. Na pozostałe czynności, czyli na obsługę urządzeń i gotowanie, nawet zimą może wystarczyć. Natomiast ogrzewanie konsumuje najwięcej energii. Jeżeli by to ogrzewanie zrobić w postaci niewielkiej kozy, a są takie konstrukcje, sprawdzone od setek lat, to praktycznie można znakomicie polepszyć bilans energetyczny, w sensie konieczności ogrzewania energią elektryczną. Czy słyszał Pan o kogeneratorze? I tak, ale konkretnie o co Pan pyta? Z silnika odzyskać ciepło i jednocześnie energię elektryczną. No, to jest jednym z takich przykładów, jest właśnie silnik napędzany wodorem. Okej. Okay. Silnik napędzany, znaczy z ogniwa wodorowego można uzyskać około 60% energii w postaci energii elektrycznej, a około 40% w postaci ciepła. Mm-hmm. Co w przypadku zimowym jest idealnym rozwiązaniem. Jeżeli mamy zbiornik z wodorem, oczywiście nie pustą bańkę, a magazynowanie w tlenkach metali, czyli nowoczesne metody, które już są stosowane na świecie, to z 1 kg będziemy mieli wystarczającą ilość energii na życie cały dzień i elektrycznej energii i wystarczającą ilość ciepła na ogrzanie pomieszczenia. I wtedy prawie nie mamy strat. Bo straty są, jeżeli chcemy mieć albo tylko ciepło, albo tylko prąd. A jeżeli produkujemy w ogniwie wodorowym produkujemy prąd, to mamy straty w postaci ciepła, ale to ciepło jest nam też potrzebne. Okay. Czyli operując wodorem, myślę, że można by uzyskać bardzo dużą sprawność. Myślę o takiej konstrukcji, zobaczymy. Ale chciałby Pan sam coś takiego zrobić? Rozpoczynam rozmowy z różnymi fachowcami. To oczywiście wymaga finansów i tak dalej, ale mam nadzieję, że uda się coś takiego zbudować. Może jakiś startup uruchomimy. Zapraszam Państwa do współpracy. Okej, okay. Teraz tak. Mamy kolegę, który zajmuje się i robi taki kogenerator z silnika Matiza. I on już w tej chwili jest na etapie pomiarów. Waldek, pozdrawiamy Cię tutaj. Waldek, kanał ZeptoBox, jakby coś, to można też do niego zapraszam. On zrobił z silnika Matiza, gdzie głównie zależało mu na cieple, czyli odzysk ciepła przy nieopuszczaniu temperatury pracy silnika na tych tam 90-100 stopniach. Ale czym silnik jest zasilany? Silnik jest zasilany gazem ziemnym. Aha. Gazem ziemnym. Gazem ziemnym lub paliwem, bo to jak gdyby można zamieniać. Może tak? być czyli benzynowy? Czy... Tak, może być benzyna lub gaz, natomiast super wyniki jemu tam, ten silnik mu uzyskuje. Z tego względu, że odzyskuje ciepło i to naprawdę w bardzo dużym stopniu, to ciepło jest odzyskiwane przez niego. Ma podłączony licznik, testuje, bada to wszystko, mierzy
I plus do tego wszystkiego, ja może się pokażę tutaj też na chwilę widzom. I do tego wszystkiego, Waldek, oczywiście pozdrawiamy Cię, kogeneracja. Też również mamy playlistę na kanale naszym, na Dobrym Projekcie. Jest playlista Kogenerator Off-Grid i tam możecie się czegoś więcej dowiedzieć, jak można właśnie podejść do tematu, o którym Pan Józef mówi. Pan Józef mówi o temacie związanym z tym, żeby oprzeć to na wodorze. Natomiast Waldek tutaj, nasz Waldek to wyciągnął jak gdyby silnik z tego Matiza. Mierzy, waży, sprawdza, dorobił do tego prądnicę, w związku z tym ma prądnicę, która tam do 5 kW mu podaje w czasie pracy silnika. Świetne wyniki. Także tu, jeśli tylko i wyłącznie pójdzie Pan o krok dalej z wykorzystaniem tego wodoru, to by było genialne. To bardzo ciekawe rozwiązanie i myślę, że będę śledził rozwój kogeneracji. Super. Proszę mi powiedzieć, czym Pan się na co dzień zajmuje? Bo to ktoś, kto mieszka o to tak sobie z takim widokiem za oknem, to co może Pan, jak gdyby, co jest Pana pasją, jak gdyby? Bo już tak wiemy, że techniczny Pan jest, no ale też słyszałem, że trochę ta dusza artysty w Panu drzemie. No tak jak powiedziałem, jestem schizofreniczny z wykształcenia. Najpierw Politechnika, potem Szkoła Filmowa i to siedzi we mnie gdzieś w mojej naturze. W tej chwili zajmuję się bardziej kulturą i sztuką. Jestem też filmowcem, fotografem. Tu u siebie mam takie mini studio do robienia portretów wielokrotnych. To taka moja pasja od kilkudziesięciu lat. Też między innymi razem z firmą Lamare, aby wykorzystać optymalnie możliwości ich konstrukcji, a zwłaszcza jednej nowej jednostki Lamare Club. Wczoraj zrobiliśmy wernisaż malarstwa jednego artysty bydgoskiego z Byziela. Bardzo udana impreza. I będziemy kontynuować używanie tych jednostek dedykowanych głównie dla celów turystycznych lub hotelowych, również dla celów kulturalnych i artystycznych. Gdyby ktoś się tak trochę od Pana zaraził kwestią związaną z tym, żeby tak żyć, mieszkać, to co by Pan powiedział? No bo każdy pewnie się interesuje. A jak to, ile to kosztuje? Ile kosztuje, powiedzmy, miesięczne stanie na... Bo to ja wiem, że to są liczone metry dna rzeki, tak jak gdyby, bo to jest... Tak? Dobrze to tak kojarzę? To znaczy... Wydaje mi się, że wiem, ale nie jestem pewien, czy do końca. W każdym razie przepisy w Polsce są takie, że można cumować wszędzie tam, gdzie nie ma zakazu. Jeżeli ktoś by chciał stać dłużej, to właściciel terenów, czyli RZGW albo inne jakieś instytucje, mogą czasami... Tak miałem kiedyś w Warszawie. Wynajmowałem barkę i nam trzeba było zapłacić jakieś opłaty, ale one nie były wielkie. W każdym razie ja z praktyki mojej wiem, że to nie są duże kwoty. Na przykład, jeżeli cumowałem prawie pół roku w Marinie w Bydgoszczy przy ulicy Tamka 2, to płaciłem 200 zł miesięcznie za prawo do cumowania. Nieprawdopodobne. Także i tam jest ochrona w postaci kamer telewizji przemysłowej, możliwość podłączenia wody i możliwość podłączenia prądu. Oczywiście media płatne są według licznika, ale samo stanie kosztuje 200 zł. I to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie z opieką wideo... Nadzoru. Także to nie są żadne koszty istotne. Okej. Czyli nieprawdopodobne jest to, że można sobie tak duży... Można powiedzieć, że luksus, no bo ja już tam, jak gdyby to już to kto co lubi za oknem oglądać, tak, no to już tam każdego indywidualna sprawa. Natomiast no jak, Pana nie trzeba było przekonywać, jak gdyby to Pan wiedział, że co Pan... Znaczy, ja miałem praktykę, bo pływałem kilka razy po Wiśle jachtem motorowym, potem pływałem jedną z pierwszych jednostek firmy Lamare też po Wiśle i po Brdzie. I to za mną chodziło od lat, żeby tak spędzać życie i czas. No i okazało się, że to jest możliwe. Ja myślę, że ekonomicznie to jest porównywalne do mieszkania. Może troszkę wyższym standardzie, ale to nie jest zabawka dla milionerów.
Aha, że nie, że nie, że to jak gdyby nie, to zejdźmy na ziemię, to nie, jest tak, że trzeba być strasznie bogatym, żeby na coś takiego sobie pozwolić. W żadnym wypadku, ja myślę, że to niektóre mieszkania są droższe chyba niż powierzchnia houseboatów. Okej. Okay. Dom taki na ziemi czy na wodzie? Wie pan, nie wiem, no można, jak kto woli. Ten sam dom, zresztą firma La Mare też buduje bardzo podobne konstrukcje do postawienia na lądzie. Także ktoś może sobie postawić domek w ogrodzie czy w lesie, a może postawić sobie na wodzie. To już jest kwestia. Okej. Do decyzji. A można podejść do tego w ten sposób, że i na wodzie, i na lądzie. Można mieć dwa domki, tak? Albo... I mieszkanie w bloku. Są tacy, którzy mają wiele mieszkań, ale... Spoko. Teraz tak, czy... co jest według pana tutaj takie najbardziej takie, no nie wiem, niewygodne, takie niekomfortowe, albo co zawsze za każdym razem pan już tam z tyłu głowy ma, o Jezu, znowu coś tam trzeba będzie tutaj robić, czy coś, żeby nie było tak kolorowo, że tylko, że w samych superlatywach się wypowiadamy na temat mieszkania na wodzie. No trzeba zwracać uwagę na trochę inne rzeczy, na przykład, czy jest woda w zbiorniku, bo jak się woda skończy, to pompa będzie pracować na sucho i się popsuje. Oczywiście. A, czy nie ma pan zabezpieczenia? Nie ma takiego. Nie mam pełnego zabezpieczenia, czyli ja mam wskaźnik wody, ale jak zapomnę i pompa będzie pracować na sucho, to może się przegrzać. Zatrze się po prostu. Tak. No, to samo dotyczy nieczystości. No, trzeba kontrolować, jaki poziom jest w zbiorniku i opróżnić ten zbiornik. Zawołać szambo albo podpłynąć do miejsca, gdzie można zrzucić nieczystości do kanalizacji. Mhm. I tego jest coraz więcej w różnych marinach i w różnych miejscach, także to nie jest żaden problem. No i podobnie jest z prądem elektrycznym. Jeżeli stracę zasilanie prądem, no to nie będę miał kontroli. Na przykład ja mam klimatyzator sterowany przez Wi-Fi, czyli mogę z Nowego Jorku sterować temperaturą w tym pomieszczeniu. Ale jak mi wyłączy się prąd, to nie będę miał Wi-Fi i nie będę miał klimatyzacji. Ale podobny problem jest w każdym mieszkaniu. Jak nie mamy prądu, to nic nie mamy. No tak. Tylko tutaj jesteśmy, można powiedzieć, troszeczkę dalej od tych kontaktów, od tych, trzeba mieć trochę dłuższy przedłużacz, żeby się przypiąć do prądu. No i uważać, żeby prąd był. Bo jak prądu nie będzie, no to rury zamarzną i mogą pęknąć, ale to dokładnie może być w każdym domku, w każdym lesie i w każdym ogrodzie. To no samo. To samo. Okay. Także żyjemy troszeczkę inaczej niż w bloku, w mieście. Może mamy inny widok za to. Okej, okay, coś za coś. Coś za coś. No tak, bo tam w sumie w bloku można powiedzieć, że wszyscy za nas myślą. No sąsiad zastuka, że mu zalewa sufit albo coś takiego, a tu trzeba o tym myśleć samemu, ale to z jednej strony uczy takiego kontaktu z rzeczywistością, a z drugiej strony też uczy takiego naturalnego trybu życia ekologicznego. Aha. Ja dbam o to, żeby zużyć mniej wody i dbam o to, żeby wyprodukować mniej nieczystości. A jak śmieci? No śmieci wyrzucam do śmietnika, a śmieci z kuchni oddaję rybkom, które... Czyli dużo mniej śmieci można powiedzieć, że jest jak gdyby generowane na tego typu jednostkach. No moim zdaniem mniej. Po pierwsze człowiek myśli o tym. Jak ma małą przestrzeń, to myśli o tym. A jak myśli, to mniej zużyje. Okej. Okay. A pokaże pan nam łazienkę, jak czy w ogóle, bo to ktoś może powiedzieć, nie wierzę. Mam małą łazienkę, niewielką, bo ja lubię dużą przestrzeń, więc łazienka jest mała. Łazienka jest tu. Czy pan sam w środku robił, wykańczał, jak gdyby tutaj to? Znaczy, to... ten, można powiedzieć, projekt, design wykończenia jest według mojego pomysłu, ale z dużym udziałem i pomocą. I pomocą i współpracą firmy, która zrobiła to. Czyli przyjaciela, pomoc przyjaciela, o tak można tutaj powiedzieć. Tutaj mamy łazienkę, z lewej strony mała wanna. Okej, okay, tutaj, tak, dobrze. No mamy, no faktycznie. Pod umywalką jest boiler.
tutaj 80-litrowy, a obok jest toaleta. Pralka i toaleta. Także jest w pełni wyposażona łazienka. Normalnie można jak gdyby mieszkać, korzystać. No jak ma pan pralkę, no to no naprawdę, to jest jedna z ostatnich rzeczy, które powiedzmy... Mam pralkę, nigdy w życiu nie miałem zmywarki, a tu mam zmywarkę. Bo gdzieś wyczytałem, że mniej się zużywa wody, jak się korzysta ze zmywarki. Myśli pan, że tak jest? Nie jestem do końca przekonany, ale prawdopodobnie są badania naukowe na tak i na nie. W każdym razie mam zmywarkę, niewielką. I ona rzeczywiście mało zużywa energii i mało zużywa wody. W każdym razie to nie jest żaden problem. Mhm. Okej. Dwa miejsca jak gdyby na gotowanie. Nie, gazu nie ma pan. Nie chciał pan zakładać, ja czy co? Nie mam w ogóle gazu, nie mam benzyny. To było moje założenie. Aha. Dlatego mam silniki dieslowskie. Aha. I to są jedyne elementy, które generują potencjalne niebezpieczeństwo pożaru czy jakiegoś zatrucia. Także zresztą gazu nie używam od wielu lat. W mieszkaniu w Warszawie też nie miałem gazu. Proszę mi powiedzieć, co to tutaj jest? To jest rekuperator powietrza, który wymienia powietrze z zewnątrz i z wewnątrz. Jeszcze ma funkcję grzania. Także ponieważ to jest szczelne pomieszczenie, jeżeli się zamknie okna, drzwi, to można powiedzieć, że ono jest dosyć szczelne, to jest niezbędne, żeby zapewnić odpowiednią wentylację i wymianę tlenu z dwutlenkiem węgla. I to jest rekuperator taki, powiedzmy... To jest najmniejszy, najtańszy rekuperator, jaki był na rynku. On wystarcza chyba na wymianę powietrza w przestrzeni około 100-metrowej. Także to jest bardzo, bardzo funkcjonalne. Z naddatkiem, tu jest z naddatkiem. Z dużym zapasem. Nie używam tego non-stop, ale jak chcę przewietrzyć pomieszczenie, wymienić powietrze, to sprawdza się absolutnie. Jaki jest odzysk? Na jakim poziomie tego ciepła? Jak pan uważa? Na ile procentowo? Tego rekuperatora? Tak, tak. Nie mam pojęcia. Bo normalnie standardowo jest w granicy tam 95, czy tam 8, 7, czy tam 6, czy iluś tak procent. Ja może teraz tak tutaj trochę konfabuluję. Poproszę najwyżej tutaj jeszcze nasi widzowie, niech się wypowiedzą. I fajnie by było, żebyście też powiedzieli, na jakim poziomie jest z takiego rekuperatora. Bo ja słyszałem, tak mi się wydaje, że około 70% można odzyskać. Że takie, te proste, zwykłe jednostki mają około tam 60-70%. Coś takie, znaczy kiedyś to śledziłem, jak byłem w okresie konstrukcji i zakupu. W każdym razie powietrze wypuszczane na zewnątrz ogrzewa to, które jest zaciągane do środka. I jeszcze tu jest dodatkowa funkcja, że można włączyć grzanie. Czyli to powietrze jeszcze jest elektrycznie podgrzewane, czyli jak jest bardzo zimno na zewnątrz, to ta rekuperacja jest jeszcze wspomagana elektrycznie. Ale to jest bardzo niewielka moc elektryczna potrzebna do tego. Także to absolutnie się sprawdza i jest bardzo ciche. Czy korzystał pan z tego dogrzewania powietrza, które wchodzi w tych bardzo zimnych, powiedzmy, nocach, czy tam w tym okresie zimy? Tak, ale ja nie wiem. Na ile to zmienia cały bilans, bo nie prowadzę badań naukowych, ale jak jest zimno, to włączam to grzanie. A, czy jednak? Tam jest taki przycisk, że i grzanie, i nawiew. To może gdzieś tam dla głowy, dla świadomości, może to jak się włączy, to niby jest cieplej. Nie, na pewno jest cieplej, tylko nie wiem, jaki to jest wymiar energetyczno-ekonomiczny, nie wiem. Z takich ciekawostek już na sam koniec, proszę mi powiedzieć, bo ja wiem, że tutaj ma pan takie studio swoje fotograficzne i to jest jak gdyby ta część artystyczna pana życia. Pan powie trzy słowa, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, którą gdzieś tam pan, można powiedzieć, trochę tak reaktywuje i przypomina ludziom, że coś takiego kiedyś miało miejsce, było. I ja tu mam szafę, znaczy, ponieważ lubię przestrzeń, tak? To postarałem się wszystko usunąć z drogi moich oczu. No ale gdzieś muszę mieć szafę. Okay. No to tu jest szafa. Żeby ona nie wyglądała jak szafa, to zrobiłem drzwi lustrzane i nie widać tej szafy. Tam jeszcze w środku są prześwity, jak się tam zapali światło, dzisiaj nie zapalę,
to jeszcze jest lżejsza konstrukcja. Ale pokaże ma... pan nam tą funkcję, bo mi pan tak pokazał, dlatego ja już do brzegu chcę pana zaciągnąć. Ale ona żeby... ma jeszcze bardzo ciekawą inną funkcję. Okay. A mianowicie od lat dziecinnych mam taką pasję dotyczącą fotografii, a konkretnie portretu wielokrotnego. I najpierw znałem to hasło z historii sztuki. Bo są znane takie zdjęcia Witkacego, Duchampa czy Szpakowskiego z lat 14, początku XX wieku. A potem się okazało, że znalazłem zdjęcie mojej babci, które było jeszcze wcześniejsze niż zdjęcie tych artystów. Ono było gdzieś zrobione w okolicach 1910 roku. I wtedy wiedziałem, że moja babcia nie była artystką. W związku z czym zacząłem drążyć, skąd jest to zdjęcie. Okazało się, że to była popularna rozrywka jarmarczna. Był jarmark, była kobieta z brodą, facet łamiący gwoździe i portret wielokrotny. Co to jest portret wielokrotny? To jest taki system luster, że jak się je ustawi pod odpowiednim kątem, to widać wiele odbić osoby portretowanej. Jak pan tu stanie. Dobrze. A jeszcze jak pana tam wpuszczę głębiej. Tak, dobrze. To będzie taki moment, że pan zobaczy moich pięć odbić. Pięć. Faktycznie, faktycznie tu łącznie z tym, znaczy z mojego punktu nawet to jeszcze widzę może pana tył, jak gdyby plecy i tu trzy, no to bardzo ciekawe, to znaczy myślę, że biorąc pod uwagę faktycznie, że kiedyś no jak gdyby ten dostęp do wszystkiego był dużo mniejszy i dużo więcej rzeczy takich, które dzisiaj nam się wydają takie zwykłe, proste, oczywiste, mogły być dla kogoś zaskakujące. Ja się tym bawię od lat i robię tu zdjęcia moim znajomym, albo mogę też zrobić na życzenie, jak ktoś chce. Czyli studio fotograficzne mam takie. To studio jest przez małe S, bo tu jest za mało przestrzeni, ale absolutnie, zresztą miałem niedawno wystawę tych prac w Mózgu, w klubie Mózg i na Barce Lamare też były prezentowane te prace. Także tutaj taką mam rozrywkę fotograficzną, portretową. Super. A w środku schowane są ciuchy, bałagan i centrala elektryczna. Panie Józefie, bardzo panu dziękuję, że poświęcił pan nam swój cenny czas po to, żeby nam opowiedzieć o tym, co pan robi, czym pan się zajmuje. No i gdzie pan mieszka? No bo niewątpliwie tak, to tak jest faktycznie, że pan jest jedną z tych niewielu dwóch, trzech osób w Polsce. Słyszałem, że w Bydgoszczy jeszcze ktoś mieszka na stałe, we Wrocławiu, aha, ale nie jestem pewien, czy to prawda. Także okay, chętnie bym poznał kolejnych uczestników. Słuchajcie, to taki apel do was, jeżeli po pierwsze, oczywiście jeżeli wiadomo. Ktoś mieszka. Tak, jeżeli ktoś mieszka, słuchajcie, to się odzywajcie. Pana możemy znaleźć w ogóle na jakichś mediach społecznościowych. Jak pana szukać, gdyby ktoś chciał? Na Facebooku Józef Piwkowski. Józef Piwkowski. Pewnie szybko się jak gdyby no, może ktoś domyśli. Pan da pod filmem link. Okej, okay, dobrze, umieszczę link pod filmem. Jeżeli jest ktoś w Polsce, jeszcze kto mieszka pełnometrażowo, tak wiecie, na wodzie, to super, zachęcamy, żeby się również skontaktował z panem Józefem, z tego względu, że to może taka społeczność się stworzy. Może zbudujemy razem lepszy houseboat. Na bazie doświadczeń. Gratuluję kanału i pomysłu off-grid i tak dalej, tak? Bo to bardzo ciekawy temat, także myślę, że z przyszłością. Super. Bardzo panu dziękuję za to, że poświęcił pan swój czas, żeby nas przyjąć. I widzimy się w takim razie na kolejnych odsłonach, na kolejnych przygodach z kolejnymi gośćmi. I co? Trzymajcie się w takim razie. Do miłego. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej. Do widzenia.